Cześć, tu znowu Ania. Witam w filmiku, który poświęcimy informacjom ogólnym dotyczącym lektury Król Edyp. Musicie wiedzieć po pierwsze, że autorem tragedii jest Sofokles. Po drugie, rodzaj literacki, jaki ten utwór reprezentuje, to dramat. Po trzecie, tak jak już wspomniałam przed chwilą, gatunek literacki to tragedia, a ściślej tragedia antyczna. Rok powstania to około 429 rok przed naszą erą. Miejsce powstania – Grecja, a konkretnie Ateny. Utwór podzielony jest na kilka partii. Rozpoczyna się prologosem, czyli częścią wstępną. Potem akcja złożona jest z przeplatających się epeisodionów i stasimonów. Zarówno epeisodionów, jak i stasimonów jest po cztery. Kończy się eksodosem. Tematem tragedii jest los Edypa, człowieka obciążonego klątwą, któremu nie udaje się uniknąć nieszczęśliwego losu, mimo że bardzo się stara. Poznaje przepowiednię dotyczącą swojej przyszłości, opuszcza rodziców, ponieważ nie wie, że to rodzice przybrani. W drodze spotyka podróżnego, który nie chce ustąpić mu z drogi. Zabija go. W ten właśnie sposób wypełnia się pierwsza część przepowiedni, mówiąca o tym, że król Edyp stanie się ojcobójcą. Dociera do Teb. Tam rozwiązuje zagadkę Sfinksa, w nagrodę dostaje tron oraz Jokastę za żonę. W ten sposób wypełnia się druga część przepowiedni, mówiąca o tym, że Edyp stanie się kazirodcą. Jokasta to jego matka, o której on nie wie, że jest jego matką. Bohater, tak jak już powiedziałam, staje się kazirodcą i od tej pory miasto Teby jest nękane kataklizmami, które zsyłane są przez bogów. Temat tragedii zaczerpnięty został z mitów tebańskich. Przed porodem Jokasta miała sen, że urodziła płonącą żagwię, która zagroziła losom całego miasta. Rodzice Edypa, Jokasta i Laios, robili wszystko, aby uniknąć takiego biegu wydarzeń, aby przepowiednia się nie wypełniła, niestety nieskutecznie. Tragedia spełnia wszystkie wymogi gatunku. Zostały zachowane trzy jedności klasyczne, czyli jedność miejsca, akcja rozgrywa się w jednym miejscu, to znaczy przed Pałacem Królewskim w Tebach. Jedność czasu, czas akcji to 24 godziny oraz jedność akcji. Jest jeden wątek skoncentrowany na osobie Edypa. Nie mamy tutaj także scen zbiorowych. O krwawych wydarzeniach informuje posłaniec. Obok aktorów występuje chór, który komentuje wydarzenia i decyzje bohaterów.